że nic poważnego mu się podczas tego fatalnego upadku nie stało. A Filip Aschenwald rusza i za moment zobaczymy go w powietrzu. Około 137 metrów musiałby skoczyć Filip Aschenwald, by zająć pierwsze miejsce, by prowadzić i 138,5, a więc 2,5 metra dalej niż Robin Pedersen, który do tej pory prowadził. Wprawdzie ta strata punktowa z powodu tych korzystnych warunków wietrznych będzie spora, aż 11 punktów, ale nie zmienia faktu, że 138,5 metra, no te od sędziów 18, 18,5, 17, 17,5. No i wyprzedzi Robina Pedersena, czy też nie? Za moment zobaczymy. 129,5 to nota Norwega, a tymczasem 130,3, a więc wyprzedził o 0,8 punktu Filip Aschenwald przed Robinem.